Witam Was w kolejnym odcinku na Szlaku Smaku. Dzisiaj dla Was przygotuję spaghetti puttanesca, a składniki, których potrzebujemy, to makaron spaghetti, do tego oliwki, kapary, tuńczyk, czosnek, natka, pietruszki, pomidor, oliwa, sól i pieprz. Słuchajcie, wodę już wstawiłem tam, że tam już mi się gotuje makaron. Okej, czosnek. Wystarczy. Do tego oliweczki. Czyli najważniejsze przy puttanesce pokroić wszystko, co mamy do pokrojenia, a następnie przesmażyć, dodać pomidory i makaron. Bardzo szybkie, proste i łatwe danie. Oliwa na patelnię i przesmażamy, czyli czosnek, chili i oliwkę. Wszystko wrzuciliśmy. Do tego pomidory z puszki i tuńczyk. Tuńczyka oczywiście otwieramy i odcedzamy, aby pozbyć się nadmiaru oleju. Słuchajcie, jak to już wszystko mamy, także mamy naszykowany tuńczyka, pomidora, to już się wszystko nam przesmaża, makaron już nam chodzi, czyli czosnek już daje zapach, czyli czuć, że jest lekko przypieczony. Do tego wrzucamy pomidory, czekamy, aż nam się zagotują i tak naprawdę czekamy na makaron, który będzie dosłownie za 3 minuty. Słuchajcie, makaron jest ugotowany, czas na tuńczyka, czyli dorzucamy tuńczyka. Tuńczyk, do tego natka pietruszki. Słuchajcie, makaron już jest gotowy, czyli posiekam natkę pietruszki. Do tego makaron, także już dosłownie za chwilę mieszamy wszystko i przekładamy na talerz. Natka pietruszki, troszkę pieprzu, kapary, na sam koniec sól. I dodajemy makaron. Słuchajcie, i gorący makaron, który już jest idealny. Mieszamy, a następnie przekładamy na talerz. Mieszamy na patelni. Trochę kuchnia jest brudna, ale nie widziałem nigdy Włocha, który gotuje boloński i jest czysty na zapasce. Jest gorący. O. I tak zwane spaghetti puttanesca z tuńczykiem gotowe. Pięknie listki będą wyglądały nam świeże. Delikatnie je skroimy. Zasypujemy. I spaghetti alla puttanesca gotowe. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube Na Szlaku Smaku lub do Polomarketu, gdzie znajdziecie przepisy na ulotkach. Także do zobaczenia, cześć.